Witajcie, przyjaciele. Opowiem wam o zjawisku, jakie ostatnio zaobserwowałem. Dawno, dawno temu, jak jeszcze nie miałem tej brody, w Warszawie było spotkanie twórców internetowych. A że YouTube to taka branża, w której każdy się lubi, to się często też widujemy. Graliśmy na konsolach, w gry planszowe, no i piliśmy sobie w barze. W pewnym momencie zauważyłem, że Rock i kilka osób z branży grają sobie w jęgę, w takie klocki, co tam się przekłada. No i ja, ten zły, podchodzę i im te klocki rozsypałem. Nikt się na mnie nie pogniewał, wróciliśmy do baru i piliśmy do samego rana. Wielka, niesamowita historia. Czy coś jeszcze trzyma na tych... Oj, nie. Ja sobie później przez rok nagrywałem filmy, aż mi się jeden udał. Ten z pająkiem. Media nazwały go wielkim sukcesem. A sukces rodzi zazdrość i demony. Teraz do rzeczy. Po roku czasu film, w którym rozsypałem Rockowi klocki, odkopał jakiś miły pan i wrzucił na wykop.pl. Dał filmowi chwytliwy tytuł i film zaczął rosnąć wiralowo i zaczęli go odkopywać dużo ludzi. Wykopowicze pisali coraz to przyjemniejsze dla mojego oka komentarze. Mogli mu wyjebać na ryj i włożyć w tupem tego drewnianego klocka. A jakbym miał jakieś halo, to powiedzieć it's a prank. Fardęga cfel. Ja bym zaplusował cfela z miłą chęcią. Życzę temu chujkowi nalotu urzędu skarbowego. Wardęga to bydlę i ham. Skoro to jest słabe i żałosne, to po co wykopywać? Żeby siać nienawiść do Wardęga cfel. Słuszną nienawiść. O co tutaj chodzi? Dlaczego najważniejszym wydarzeniem tygodnia obok złota siatkarzy zostaje rozsypanie klocków przez Wardęgę? Dlaczego jest tak, że jak komuś coś się uda, to się znajdzie ktoś, kto będzie próbował mu zaszkodzić? Czemu w ludziach jest tyle zawiści? Czy może jednak rozsypanie klocków kolegom to największa zbrodnia ludzkości? Mimo wszystko życzę tym zawistnym ludziom, żeby spotykali na swojej drodze tylko takich zbrodniarzy, co klocki rozsypują. Jest jednak pewien pozytyw takiej zawiści. Dzięki niej przekroczyłem kolejną granicę. Nie muszę już się męczyć i nagrywać pranków. Wystarczy, że ktoś nagra, jak pije piwo albo rozrzucam klocki, a hejterzy tak to rozmuchają, że i tak będzie dużo wyświetleń. Dziękuję, hejterzy. Promocja, jaką mi zapewniacie, słono by mnie kosztowała. A wy tak z dobroci serca za darmo robicie. Pozdrawiam. W zeszłym roku Wardęga mi wysypał dżęgę. Klocki mi zniszczył. Ciężko to przeżyłem, ale... Już mu wybaczyłem.